24 czerwca na basenie przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie odbył się maraton pływacki Pływaj z dzieciakami dla dzieciaków, zorganizowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. To już 11 maraton pływacki Pływaj dla dzieciaków. Pieniądze przeznaczamy dzieciom osieroconym, które są pod naszą opieką. Od zawsze mieliśmy taki plan, że jeżeli chodzi o pływanie, zapraszamy wszystkich, i dużych, i małych, i chudych, i grubych, żeby się po prostu ucieszyli, wykąpali, żeby się po prostu z nami zabawili, bo to ma być bardzo fajna zabawa dla całych rodzin. Chodzi o to, żeby na miarę swoich możliwości przepłynąć choćby jedną długość tego basenu tutaj przy Szkole Podstawowej nr 4. Każda długość jest liczona i za każdą długość sponsor płaci nam odpowiednią kwotę, która razem później zliczona daje pieniążki przeznaczone właśnie, tak jak tu koleżanka mówiła, na dzieci osierocone z Hospicjum Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Dołączyła do nas w tym roku firma PPG, z czego bardzo się cieszymy. Będą też tutaj z nami wolontariuszami, będą liczyć przepłynięte długości. To wydarzenie jest raz w roku. Zawsze na zakończenie roku szkolnego w sobotę zapraszamy całe rodziny i to jest raz w roku, dlatego tak bardzo staramy się to puścić w eter i zachęcić wszystkich, żeby spróbowali, tym bardziej, że rozpoczyna się czas wakacji, więc chcemy, żeby to po prostu było z takim rozpędem, żeby to było, ten początek wakacji był taki miły, a jednocześnie, żeby był skierowany w stronę pomocy innym, żebyśmy nie zapomnieli, że nie tylko my chcemy odpoczywać, ale też tej pomocy i takich potrzeb mają wiele ci, którzy są wśród nas, a być może nawet o nich nie wiemy. To jest wspaniała forma spędzenia wolnego czasu. I na pewno w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zagonieni, zabiegani, kiedy jesteśmy bardziej pochłonięci komputerami, laptopami, może i tylko oglądaniem, to jakikolwiek sport, forma uprawiania sportu jest na pewno bardzo cenna, odrywa nas z takich kanapowych po prostu sportów, które może niekoniecznie dodają nam siły, dlatego tak bardzo zapraszamy, tym bardziej, że nagroda jest dla najmłodszego uczestnika, dla najstarszego uczestnika i dla najliczniejszej rodziny. Myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa i propaguje sport i też możemy pomóc dzieciom i hospicjum. No, myślę, że jest to bardzo fajny pomysł i warto wesprzeć taką inicjatywę. Tu akurat Zosia będzie kibicowała, ale dwie moje bratanice będą pływać, także już poszły się przebierać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.